I zaprezentuję Państwu auto, a raczej to marka rzadko u nas gości. Natomiast ten samochód jest na swój sposób wyjątkowy. Skoda Superb, 16 rok. Wersja Lauren & Clement. Wiecie, skąd się ta nazwa wzięła, Lauren & Clement? To było dwóch panów, którzy w 1905 roku, tam gdzie jest dzisiaj fabryka Skody, jeszcze Mlada Bolesław, założyli sobie fabrykę. Jeden był ślusarzem, drugi był księgarzem, no stali się później przedsiębiorcami. Przez 30 lat prowadzili firmę, która produkowała najpierw rowery, bardzo dobre zresztą, motocykle, a od 1905 roku produkowała samochody dwuosobowe. Później została w 1925 roku przejęta przez koncern Skoda, który był wtedy, uwaga, firmą zbrojeniową. No jak już pewnie wiecie, Lauren Clement, czyli samochód, jest tak naprawdę na totalny full. To jest taka szlachetna wersja. Najlepsza, najlepiej wyposażona. No i jako nowy samochód najdroższa. Już widzicie, aktywny tempomat, radar. Ksenonowe reflektory plus świecące się w tej chwili LEDy do jazdy w dzień. Idziemy dalej. Felga dedykowana do tego modelu wraz z bardzo dobrej jakości oponami Michelina. Zajrzyjmy sobie do środka. Zobaczcie te skóry, ta jakość. Elektryczne fotele z pamięcią. Widzicie, tutaj nawet jest na fotelach wytłoczone logo Lauren Clement. No jakość tego samochodu jest naprawdę nieprawdopodobna. Tu mamy jakiś ostatni serwis. Przebieg 152 tysiące. Przebieg gwarantowany na piśmie. Przebieg nieduży. Silnik, jak pewnie słyszycie, diesel. Diesel z tych mocniejszych, 190-konny. Połączony ze skrzynią DSG. DSG, pewnie wiecie, bardzo przyjemna i bardzo szybka skrzynia. Nawigacja, podgrzewane fotele. Cóż tutaj jeszcze mamy? Tu mamy czytnik kart. Tu mamy klimatyzowany schowek. On sobie nawet teraz wieje, bo jest tak ustawione. O, tu mamy znowu napisik Lauren Clement, żebyśmy nie zapomnieli, jakim samochodem, jakiej wersji podróżujemy. Na wysokiej jakości nagłośnienie. Stał to wykonane naprawdę przepięknie. Te skóry, mimo 150 tysięcy, one są niezniszczone. Podobnie jak cały samochód, po nim nie widać zęba czasu. Zobaczcie, jak dużo miejsca jest z tyłu. Ja mam dość mocno odsunięty fotel, a tutaj jest, to jest mnóstwo miejsca. Pierwsza Skoda Superb miała podobno więcej miejsca z tyłu niż Audi A8, także tutaj chyba jest podobnie. Z ciekawostek, zobaczcie, z dwóch stron kierowca i pasażer jadący z tyłu ma parasolkę z logo Skody, tak aby mógł ją rozłożyć dla jadących osób z tyłu. Klapa elektryczna. Bagażnik przeogromny. Bagażnik przeogromny, chyba jeszcze większy niż w Fordzie Mondeo. Ten samochód jest... On się... Ale nie mamy koła zapasowego. Widzicie? No to jest już 16 rok, także... Także to jest już samochód z czasów, kiedy księgowi uważali, że koło zapasowe nie jest nam potrzebne. Gniazdko 12 V. Naprawdę ogromne auto. Świetnie się sprawdzi na długich trasach, na wakacyjne wyjazdy.
świetnie sprawdzi się w roli auta rodzinnego. Nada się też do firmy, bo na ten samochód jest faktura VAT 23%. Zobaczcie ile miejsca. Zobaczcie ile miejsca. Piękne auto. Niezniszczony. Bardzo ładnie utrzymany. W pełni wyposażony. No samochód w dzisiejszych czasach. Jego cena to jest... Tu mamy drugą parasolkę. Nie? Jego cena to jest równowartość troszkę lepiej wyposażonej Fabii. Tak auta w tej chwili podrażały. A wiecie, że na Białorusi jest całkowity zakaz importu. Skut? Tak. W zeszłym roku piękniejszy dyktator Łukaszenka, z racji tego, że Skoda dążyła do tego, żeby mistrzostwa hokejowe, których była sponsorem, nie odbyły się na Białorusi, i się nie odbyły, odbyły się na Łotwie, no, dyktator Łukaszenka się zemścił. Nie można kupić zarówno nowego samochodu, nie można też kupić używanego, sobie sprowadzić i jeździć. Widzicie, do czego prowadzi dyktatura? Chodźcie na wybory, ludzie. Pilnujcie wolności. Cóż, a co do samego auta, mamy raport AutoDNA dostępny na miejscu. Wynika z jego, są zdjęcia oczywiście całego samochodu w momencie zakupu. Wynika z niego, że w 19 roku, czyli 3 lata temu, miał Szkodę. Szkoda opiewała na 2,5 tysiąca euro, czyli przy znacznej wartości tego samochodu. Dzisiaj ma znaczną wartość, czyli 3 lata temu miał jeszcze większą. Były to jakieś drobiażdżki. Auto naprawdę bardzo okazałe. Zapraszam, polecam, pozdrawiam.